Proszę Komisję Polityki Społecznej o przedstawienie wniosku kandydatury. To było pismo z Wydziału Praw Społecznych o wydaniu opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż na pojemnik przy ulicy Orzechowej 5A. Byliśmy tam na wizji. No i podobnie jak w poprzednich przypadkach opiniuje się pozytywnie wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Proszę Państwa, otwieram dyskusję na temat tego projektu uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Do wyjaśnienia. Oprócz piwa, no, no 4,5% do 18%, oprócz piwa. Ale to, pismo takie przyszło z Wydziału Spraw Społecznych. No ja nie będę dyskutować. Widocznie taki mają zakres rzeczowy. No ja nie znam się na to. Nie chodzi o wina. Wszystkie to chodzi o to, że to jest osobne pozwolenie. Czyli wina i wyższe, a oprócz piwa, tak? Mhm. No dobrze jest. Czy są jeszcze? Nie wiem, na to odpowiedzieć. No dobrze, no tak wyjaśnię koledzy. Czy jeszcze są głosy w dyskusji? Zamykam. W związku. Zamykam dyskusję, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały z proponowanym brzmieniem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.